oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witamy Państwa, witamy widzów Ruch TV na konferencji prasowej po meczu Ruchu Chorzów z GKS-em Katowice. Są z nami trenerzy obu zespołów, trener gości pan Rafał Górak, dzień dobry, i trener Ruchu pan Jarosław Skrobacz. I tradycyjnie w pierwszej kolejności o głos poproszę trenera gości. Tak, dobry wieczór. Bardzo mi brakowało, powiem Wam szczerze, takiej konferencji, kiedy mogę usiąść na niej z trenerem gości, bo przynajmniej mogę pogratulować, że Jarka znam tyle czasu, to Jarek, gratulacje w sportowej walce. Natomiast z boiska remis. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panie trenerze i proszę o komentarz trenera Skrobacza. Trudny mecz, ciężki. Wiedzieliśmy, że tak będzie i to rzeczywiście był taki mecz, o którym się mówi, że spotkanie derbowe, czyli wymagaliśmy, podejrzewam, i trener gości, i ja od swoich zawodników maksymalnego zaangażowania. Myślę, że ono było od pierwszej do ostatniej minuty. Stąd trudniej było może o te akcje takie, które porywają kibiców. My mieliśmy taką jedną doskonałą w pierwszej połowie. Nie wykorzystaliśmy jej. Kudła, myślę, że kapitalnie zachował się przy tym strzale Szczepana. Strzeliliśmy bramkę i tu się zgadzam, bo to rzeczywiście ten mecz wyglądał taki bardzo, bardzo, bardzo wyrównany. Tutaj szkoda tylko można powiedzieć dla nas, że po tej bramce na 1-0 nie poszliśmy za ciosem, bo ta druga sytuacja myślę, że była lepsza niż ta, z której strzeliliśmy bramkę. I to tyle. Na pewno uniknęlibyśmy nerwowej końcówki, a tak znowu tych siwych włosów na głowie przybyło. Będę chyba chodził w czapeczce, tak jak Rafał, także dzięki. Nie mogę ci podarować. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania i prośba, by zadawać je do mikrofonu. Maciek Gogieczu, katowicki sport, do trenera Góraka. Panie trenerze, jeśli można prosić o rozwinięcie, na jakiej podstawie trener uważa, że z boiska był remis, jak ten mecz może trener opisać? No, w przestrzeni tego, jak teraz jestem i wracam do szatni, tak jak ten mecz oglądałem i go patrzę i na tą chwilę mam swoje wrażenia nawet w stosunku do sytuacji, o której mówi Jarek i obrony Kudły, a za chwilę obrony Bieleckiego, strzału Jędrycha, wydaje mi się, że z boiska był remis. Nie, to raczej prosta moja refleksja, nie ma co jej rozwijać na jakieś tam wielkie sprawy. Moim zdaniem z boiska najbardziej sprawiedliwym wynikiem był remis, a nie o sprawiedliwość w sporcie chodzi. Czy mamy jeszcze pytania do trenerów? Łukasz Pawlik, gol.pl. Ja mam pytanie do trenera Skrobacza. Jak się odniesie tutaj dzisiaj do postawy Artura Plaskowskiego, złoty gol. Czy tutaj tym trafieniem wywalczył sobie skład na kolejne spotkania? I co też skłania tutaj pana do tego, że nie wystawia pan Artura Plaskowskiego, a decyduje się właśnie na ten duet Janoszka-Szczepan? Dziękuję. Janoszka a Artur Plaskowski to zupełnie dwa inne typy zawodników. Proszę zauważyć, że my mamy takich typowych dziewiątek rzeczywiście w całej tej naszej kadrze, tylko dwie. W momencie, gdyby trzeba było coś robić w trakcie meczu, gdyby, nie wiem, Szczepan bardzo często łapie kartki, gdyby trzeba go ściągać, ograniczamy sobie do minimum to pole manewru, stąd też takie granie Plaskowski-Szczepan. Próbowaliśmy tak już, ale to jest naprawdę obarczone dużym ryzykiem, że zamykamy sobie, tak jak mówię, te opcje w czasie meczu. Janoszka, Poszmańczyk, Kwietniewski, nawet Swędrowski, myślę, że to są bardziej zawodnicy, takie pozycje numer 10, te, które gramy dzisiaj. My dzisiaj troszeczkę inaczej wyszliśmy, szczególnie w defensywie, trochę inaczej podchodziliśmy do przeciwnika, chcieliśmy ograniczyć do minimum poczynania Rafała Figla, stąd Swędrowski troszeczkę cofnięty, nie atakowaliśmy jeden do jednego w przodzie, próbowaliśmy naganiać to do boku, stąd być może nawet Katowicom troszeczkę łatwiej się tą piłkę rozgrywało momentami od tyłu, ale tak chcieliśmy zagęścić ten środek i tak jak mówię, no, wiemy jakie niebezpieczeństwo ze strony Rafała Figla, jeśli ma piłkę przodem, jeśli ma czas, potrafi rzucić ją na tych szybkich zawodników, także to nasze ustawienie dzisiaj. Co do Artura, no wszedł, strzelił bramkę, no tego się wymaga od zawodników i ja myślę, że Artur, jeśli by wchodził w każdym spotkaniu i strzelał bramki, to nie będzie obrażony, że wchodzi z ławki. No jest tak jak jest, mówię, na dzień dzisiejszy Szczepan jest tą pozycją numer jeden. Nie decydujemy się za często na grę nimi dwoma od początku, stąd Artura
pozycja jest bardzo silna w tym zespole, a to, że ktoś gra mniej, no trudno, tak nie da się, żeby wszystkich zadowolić. Czy mamy jeszcze pytania do trenerów? Jako, że jest to ostatni w tym roku domowy mecz Ruchu, chciałbym podziękować Państwu za obecność na domowych meczach Ruchu w tym kończącym się roku. Dziękuję za relacjonowanie meczów Ruchu. Myślę, że dostarczyli Niebiescy sporo wrażeń i emocji, tematów do opisywania. Widzimy się z częścią z Państwa oczywiście jeszcze w tym roku, pewnie będzie okazja. A z kim się nie zobaczymy, do zobaczenia w rundzie wiosennej. Dziękuję trenerom za udział w konferencji. Dziękuję Państwu. Dziękujemy widzom Ruch TV. Do widzenia. Śląskie drużyny były jak najlepsze.